Moim gościem jest SW. Na sam początek chciałbym prosić Cię o to, żebyś powiedział kilka takich podstawowych słów o sobie, skąd jesteś, jak na Ciebie mówią i żeby publiczność się mogła troszkę więcej o Tobie dowiedzieć. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mówią na mnie SW, jestem z Koluszek, miasteczko pod Łodzią. Może wiele z Was kojarzył, może ktoś z Was przejeżdżał, na pewno większość tam czekała na stacji na kolejny pociąg. No i tam w sumie od dzieciaka gdzieś po prostu zajmowałem się, gdzieś tam związany byłem z kulturą hip-hop, którą gdzieś tam sobie obrałem. Zaczynając od graffiti, później jeżdżąc gdzieś po imprezach sobie freestylując. Tak się zaczęła moja przygoda z rapem i doprowadziła mnie do tego miejsca, gdzie jestem teraz. W skrócie oczywiście. Dobrze, SW, jakbyś mógł powiedzieć mi jeszcze, bo dzisiaj jesteśmy tutaj i ten cały wywiad jest właśnie z powodu wydania epki twojej pod tytułem, mistycznym tytułem Wagabunda. Jakbyś mógł opowiedzieć, pokazać nam tą epkę i powiedzieć widzom coś na temat właśnie tej epki, jej tytułu, skąd taki tytuł, co wchodzi w skład tego wydawnictwa i no i tam wiem, że miałeś kilka takich fajnych patentów odnośnie ceny, sprzedaży i w ogóle tego wszystkiego, plus oczywiście kto jest na tej płycie, co się z tą płytą tobie, że tak powiem, wiąże. Sam tytuł wziął się stąd po prostu, ponieważ lubię bardzo dużo jeździć, kurczę, jakby w domu prawie w ogóle mnie nie ma, jest to też związane jakby z moją pracą, ale po prostu gdzieś tam też od mało lata zawsze lubiłem podróżować, zwiedzać, czy to autostopem, czy to jakimiś teraz blablakarami, czy później już jak miałem auto, więc wzięło się to stąd. Później jakby to się filozofia też zmieniła, bo dla mnie stało się to jakby, co jest jakby tutaj pod CD-kiem, ale tego nie będę otwierał, jak będziecie mieli płytę, to będziecie mieli napisane, jest tam ostatnie słowo, które też będzie jakby związane z nadchodzącą płytą, czyli nadchodzącą płytą mojego zespołu, czyli premiery i to jest ostatnie słowo tutaj, to jest tytuł nowej też płyty premiery, która prawdopodobnie będzie na jesieni. A co do tego wydawnictwa, no to w całość płytę wyprodukował Zeus, czyli też gość, z którym znam się jakby od pierwszych imprez w Łodzi, jeszcze jak grali razem z projektem Pierwszy Milion i tam się poznaliśmy. Tam razem gdzieś supportowaliśmy, powiedzmy, te osoby ze sceny wyżej postawione i tam jeździliśmy. Później Kamilowi, że tak powiem, udało się i gdzieś tam się przebił dalej. No oczywiście jest to zasłużone, co się stało. Na płycie również znajduje się DJ Felix, czyli nie będę chyba przedstawiał, ponieważ raczej większość słuchaczy i ludzi, którzy gdzieś tam znają się na tej muzyce, nie muszą jakby wnikać. Zresztą cała płyta została zrealizowana i nagrana w Siła Spokoju w Tychach, gdzie serdecznie również zapraszam, bo jest tu atmosfera po prostu do nagrywania idealna, jeżeli chodzi o hip-hop. Znajduje się również wokalnie Loshavera, czyli wokalista z Katowic. Ja miałem przyjemność poznać się dzięki właśnie Sebastianowi tutaj z Loszą i tak doszło do nagrania tego utworu. Również mój przyjaciel Berson, z którym właśnie razem założyliśmy skład premiery i którym razem dalej działamy. On również zajął się tą piękną okładką, zrealizował, zrobił ją, zaprojektował. Oraz również za Mix Master odpowiada DJ Epron. Epron Sound Studios, albo Epron Sound Studio. Sound Studio. Bardzo serdecznie Michała pozdrawiamy i polecamy właśnie jego studio masteringowe. Z tą płytą wiąże się też taka pewna sytuacja związana z, że tak powiem, utratą danych i z odzyskiwaniem potem tych wszystkich najbardziej potrzebnych kąsków do złożenia epki. Epka ile ma kawałków? 5 utworów. 5 utworów. Czy możesz przeczytać tytuły tych utworów? Oczywiście. Pierwszy utwór to jest utwór Bounce Up właśnie z Loshavera. Jest to w sumie numer taki, nie ma co ukrywać, taki pierwszy na płycie, dlatego jest też pierwszy, bo jakby też opisuje to właśnie, co mówiłem na samym początku, czyli jakby moją historię związaną z hip-hopem, od czego to się zaczęło i z kim jest związane, na bardzo fajnym samplu, bardzo fajny beat, bardzo energetyczny. Kolejny utwór to jest Taśma Prawdy, czyli utwór taki też opowiadający, jakby już taki może powiedzmy klasycznie związany z hip-hopem, opowiadający właśnie też jak to się stało, że dostałem jakąś pierwszą taśmę od kumpla i
oczywiście odsłuchałem utworu, zakochałem się jakby w tej muzyce i to dalej poszło. Następny utwór, Ślepe Uczucia, czyli historia jakby też moich znajomych o związkach i to, co się z nim dzieje. Skrecze DJ Felix, tak samo jak w Bounce Up. Wiszcze Spadam, utwór z Bersonem. Jest to też taki troszkę delikatny, po prostu pojazd jakby o tym, co się działo w pewnym momencie na scenie. No i utwór ostatni, Wagabunda, czyli podsumowujący wszystko i opowiadający jakby o tej historii, tej epki. Z tą płytą związanych jest kilka naszych publikacji wcześniejszych na Siła Spokoju TV. Pojawił się teledysk do utworu Ślepe Uczucia, pojawił się teledysk do utworu Wagabunda, który zamknął jakby taki tryptyk promocyjny przed wydawnictwem. Było też oficjalne audio z taśmy Prawdy. I jak nagrywaliśmy ten teledysk do Ślepe Uczucia, do którego link znajdziecie w opisie tego wywiadu, i teledysk Wagabunda, do którego też znajdziecie link. Oczywiście płyta będzie do odsłuchu na Siła Spokoju TV ze wszystkimi utworami w całości. Możliwe, że zamieścimy też jakiś instrumental albo na przykład jakiś ekskluzywny konsek związany z tą płytą. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o tym teledysku Ślepe Uczucia? Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Ważny utwór, jak wiesz, moje dzieciaki zrobiły z tego teatrzyk w moje urodziny i najmłodsza moja córeczka Zosia tam nawet coś, że tak powiem, cytowała, rapowała z tego utworu. Wiem, że jest to utwór, który mocno oddziaływuje na ludzi, którzy go słuchają, jest naprawdę na kozackim samplu, tak jak tu wcześniej wspomniałeś z Bounce Up, tak Zeus wykorzystał mega nietypowy i jakby niespotykany dla polskiego hip-hopu stylistycznie sposób na ułożenie tej epki, bo jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mógłbyś coś opowiedzieć o tym teledysku Ślepe Uczucia, bo Ślepe Uczucia to taki teledysk, którego ja jakby jeszcze nie widziałem w wykonaniu polskich hip-hopowców. Nie dzieje się on w bagatelnym miejscu i dlatego też chciałbym zachęcić wszystkich, którzy zakupią tą epkę do cofnięcia się wstecz do tych wszystkich promocyjnych rzeczy, no i też do zobaczenia tego teledysku jeszcze raz. Jakbyś coś przypomniał i mi, i wszystkim tutaj, którzy jeszcze tego nie wiedzą o tym właśnie planie, o tym pomyśle, o ekipie, która ci pomagała zrobić te rzeczy po kolei, tam może powiedział coś o tych dwóch właściwie teledyskach. Mhm. Jeżeli chodzi o teledysk Ślepe Uczucia, to został zrealizowany w starej żwirowni pod Koluszkami. Realizacją klipu zajął się jakby zdjęciami Marcin Pabiniak i Szymon Mrozowski, czyli też obydwóch moich kumpli. Zmontował to Damian Michalak z ekipy Dobre Kino Studio. Pozdrawiam i dzięki. I od razu przepraszam Cię, że nie było tutaj tego, ale widocznie Bers nie dosłał Twojego logotypu. Bardzo Cię przepraszam, mordeczko. Jakby no cały zamysł był tak, że cała opcja rapowania i skreczy będzie właśnie, żeby to przypominało jakąś trochę taką pustynię, żeby było takie trochę pustkowie, czyli oddawało jakby ten klimat. Były dwie opcje, bo najpierw na początku zdjęcia jakby fabuły nagrywaliśmy w Poznaniu, później przecięliśmy je zdjęciami znów w tej żwirowni. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, którą wersję wybrać, bo były dwie wersje tego klipu i zdecydowaliśmy się jakby na połączenie tych dwóch motywów i samą jakby walkę, że jest zazwyczaj tak, że w związkach dwie osoby mogą się kłócić, ranić się słowami, tam powiedzmy, że nie ma oddanego tego, że słowa ranią tak bardzo, nawet bardziej niż noże czy sprzęt, a później tak na samym końcu przy tej całej walce i tak mogą ze sobą na koniec zostać, więc to wszystko i tak pisze życie. Właśnie super, przypomniała mi się to nasze spotkanie w Poznaniu. Tak. Niesamowite. Ja idę przez Poznań w kierunku sklepu z butami. Patrzę, a tutaj typy z Koluszek idą. W ogóle. Do których a propos, jadę na drugi dzień zagrać imprezę. Jest w Poznaniu, jesteśmy na ulicy, spotykamy w środku miasta typów z Koluszek, którzy idą nagrywać teledysk do płyty, którą ja wydaję, z miasta typy, do których jadę na drugi dzień zagrać imprezę. Znakomite. No, teledysk jeszcze raz gratuluję, ekipie też gratuluję. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chyba ostatni raz mam nadzieję, w historii mojej łysy DJ Felix na gramofonach. To taki nietypowy, od tamtej pory zapuszczałem włosy i brodę, więc teraz już jestem brodaczem.
A drugi teledysk do tego wydawnictwa to właśnie teledysk tytułowy Vagabunda, znakomity chillout, przelot taki, ja uwielbiam ten teledysk, ja go sobie czasami puszczam nawet jako takie właśnie lecące coś w tle u mnie w studiu, że ten stukot po prostu pociągu i też się mocno utożsamiam z tym, tak? Byś mógł tak chwilkę właśnie z takich, może nie, jakąś anegdotę albo cokolwiek, co kojarzy ci się właśnie z takimi podróżami, z takim jeżdżeniem, z takim no, robieniem kilometrów. Jeżeli chodzi o ten klip, no to był jakby pomysł taki właśnie z kumplem, z którym zaczynaliśmy malować. Pozdrawiam Baron serdecznie. On po prostu swego czasu miał taką zajawkę, że jeździł i robił zdjęcia i zazwyczaj z jakichś imprez, naszych wypadów i miał bardzo dużego starego materiału z jakichś różnych właśnie wypadów i po prostu powiedziałem mu, że chciałbym, żeby zrobił mi taki kolaż po prostu pod tym numerem, że tam nie musi być jakaś fabuła, nie muszę być tam ja po prostu, żeby to zmontował, z czego w międzyczasie Baca, pozdrawiam, dorobił też na wyjeździe, ponieważ był w pracy za granicą, porobił różne swoje zdjęcia i ujęcia i chłopaki to po prostu razem zmontowali, także oni zajęli się jakby tym klipem. Kurczę, jeżeli chodzi o wyjazdy jakieś, teraz sobie ciężko mi sobie tak przypomnieć na szybko jakieś anegdotę. Na pewno jedna jest, ale nie mogę jej głośno opowiedzieć, jak przyjechałem tutaj do ciebie zagrać support przed KRS-One i później, bo już miałem kupiony bilet na KRS-One do Gdańska, na drugi dzień do mnie zadzwoniłeś, czy bym nie chciał zagrać w megaklubie, bo mówię, pewnie, no najwyżej dwa koncerty KRS-One obskoczę, przyjechałem tutaj zagrać, a na drugi dzień pociągiem jechałem do Gdańska i tam miałem bardzo fajne dwie przygody, zresztą te osoby, które były w pociągu, które poznałem po drodze, bardzo serdecznie pozdrawiam. No w pociągach to my akurat osobiście byliśmy wiele razy, ja do dziś nie mam prawa jazdy, więc pociąg, autobus, bus, jeszcze nie korzystałem z BlaBlaCar, ale wszelkiego rodzaju środki transportu publicznego to jest dla mnie taka rzecz powszednia. No, żeby nie przedłużać i żeby można było też tą epkę jeszcze finalnie przypromować i powiedzieć, jak tam dalej właśnie wyglądają twoje plany? Plany wydawnicze, plany takie życiowe, coś takiego normalnego od ciebie, co tam prawda się dzieje u ciebie. Kilkakrotnie tutaj podczas wywiadu odmieniłeś premiery, ale że dla jasności zespół nazywa się Premiera i będzie to na pewno też kolejny jakiś tam twój cel na mapie wydawnictw. O tym jakbyś mógł powiedzieć publiczności i powolutku będziemy się już żegnać. I oczywiście ja ze swojej strony gwarantuję, że takich wywiadów z moimi przyjaciółmi, wykonawcami labelu Siła Spokoju, Version Records będzie więcej. W najbliższym czasie też, jak wiesz, zbliża się premiera epki RBSN, który zapukał tutaj do nas do drzwi i właśnie wcześniej przyszedł. I musiał się schować. Zapowiadamy też premierę płyty długogrającej Pawła Florka, Floro. Pozdrawiamy też. Oczywiście też płyty Pumy, Obóz Koncentracji i materiały związane z mixtape'em Siła Spokoju, mixtape Volumin 2 CD, który się ukaże na dwóch płytach. Jeszcze z takich materiałów, które zalegają w studyjnym komputerze i na studyjnym dysku, mam zamiar z moim przyjacielem Tomkiem wydać materiał pod takim tytułem roboczym Roads Less Traveled. No ale o tym jakby z mojej strony, natomiast z twojej powiedz kilka planów wydawniczych, takich wiesz, gdzie będzie można w jakiś tam sposób się z tobą zobaczyć, żeby tą mepkę kupić, no i coś tak o sobie, żeby cię można było namierzyć, złapać i więcej o tobie wiedzieć. Ludzie lubią wiedzieć, wiesz, z kim mają do czynienia. To jeżeli chodzi właśnie o skład premiera, no to na wrzesień właśnie skończyliśmy płytę, właśnie już jest masterowana, czekamy tylko w tym momencie na odbiór i na przygotowanie promocji na jesień. Jeżeli chodzi o skład premiera, no to było tak, że na początku byliśmy w trzy osoby w składzie, czyli ja, SW, Bers i Coach i zrobiliśmy sobie trzy nielegale po prostu na produkcjach Coacha, czyli na bitach. Po pewnym czasie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy rozbudować zespół do żywych instrumentów, więc doszli Paweł basista, Piotrek gitarzysta, Piotrek perkusista i Maciek na klawiszach. No i trochę poszliśmy jakby z już takich klasycznych bitów, poszliśmy trochę też w takie bardziej gitarowe granie. No i ta płyta to będzie taki naprawdę, wydaje mi się, bardzo duży,
wydaje mi się trochę duże zaskoczenie, na pewno też dla publiki, która nas zna tam powiedzmy w województwie łódzkim i od nas z Koluszek. Produkcją przy okazji, jakby współproducentem płyty jest Witos, Dominik Witczak z Komy, czyli gitarzysta z Komy. No i nic, będzie on miksował, masterował Marek Dulewicz z Embryo. No i to jeżeli chodzi o premierę, na pewno będziemy na jesień puszczać klipy. A jeżeli chodzi o prywatnie, no to prywatnie zajmuję się gastronomią, którą bardzo lubię. Lubię gotować. Możecie mnie spotkać na pewno w Tomaszowie w Sushi Kushi i na pewno na jakichś street foodach, tego typu sprawach. No i mniej więcej tyle, no co mogę dodać. No, teraz zajmuję się promocją epki, później premiera, a w międzyczasie prywatnie cały czas jedzonko, bo jeść trzeba. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do zakupu Wagabundy. Z tego, co gdzieś tam wcześniej kilkakrotnie wspominałeś, płyta będzie w cenie... Paczki papierosów, butelki alkoholu, czy czego tam bierzecie, odstawcie to na ten jeden raz i spróbujcie po prostu tego materiału. Myślę, że też powinien wam tak również dobrze smakować. Jeden drink na czystości.